Ksiądz Rydzyk mówi, że żeby do źródeł dociekać, żeby dochodzić, nie dać się zmanipulować. A przepraszam bardzo, a dlaczego on nie zastanawiał się nigdy nad tym, że to Alleluja znaczy chwalcie Jahwe, bo jest Halel Jahwe, chwalcie Jahwe w języku hebrajskim. No tak. Halel, tak, chwalić. Hallelujah, a tam jest skrócona forma imienia Bożego Jahwe, czyli Jah. Chwalcie Jah. I to Alleluja to jest chwalcie Jah. Czyli chwalcie Jahwe, no w sumie wiadomo o kogo chodzi. No, Alleluja. Hallel, chwalić. Hallelujah. To jest to Alleluja całe z języka hebrajskiego i jak tak mówi, żeby do źródeł sięgać, no to trzeba sięgać do źródeł, a komuś tak powiedzieć, że to znaczy chwalcie Jahwe, to jeszcze można po mordzie dostać. No to jeżeli można po mordzie dostać, no to ewidentnie nie wiadomo kto, nie wiadomo co. Samo to imię Boże ludzi drażni, że to jest aż tak dziwne, że szatan diabeł ich wziął i urobił. Skoro wyrzucają Biblię do śmietnika, ten Bóg jest taki nie wiadomo kto, nie wiadomo co. Jakiś pan. Pan to jest, nie wiem czy ty wiesz, Moloch, pan, Baal, pan. Tak, oni czcili pana, czyli pan dla nich był Baal i Moloch. I potem, jak pozbyli się tego imienia Jahwe, chytrze, to oni to ujednolicili w słowo pan. Zakamuflować i żeby było dla wszystkich równo, to jest coś takiego jak w 325 roku Konstantyn Wielki połączył. To jest tak jakby, wiesz, synkretyzm religijny połączył, ale to w sumie, no to jeżeli chodzi o prawdę, no to z niekorzyścią dla prawdy, bo tu nie wiadomo co, nie wiadomo kto. No pan to kto to jest? Pan to może być, nawet mówią jak idą świadkowie Jehowy, panem to może być prezydent, król czy sędzia. Ale pan to ma swoje imię, pan to ma jakiś tytuł. A no właśnie. A imię no to już konkretnie. Biblia wielokrotnie mówi, tak jest imię moje na wieki i wysławiać mnie będą w tym imieniu wszystkie narody. Bóg Jahwe sobie życzył i dla Żyda, i dla Jezusa Jahwe, no to było święte. Gdzie to jest? Nie ma. Pozwolę